Dzień dobry, cześć i czołem. Teraz moim gościem jest magister inżynier architekt Tomasz Ciosek. Witaj, Tomku. Dzień dobry, Macieju. Dzień dobry Państwu. Słuchaj, mówią, że w Wietnamie co drugie nazwisko to Nguyen, a ja znam takie nazwisko, wprawdzie nie wietnamskie, ale singapursko-malezyjskie. Chińskie. Chińskie. Wong. Powiedz mi, od 2 lat mniej więcej dr Wong przyjeżdża mi do Polski. Dlaczego i po co? To na początek. To na początek. Przede wszystkim, skąd on się tu wziął? Ściągnął go Szymon Pawlica, zachwycony szkoleniem, które odbył u niego w RPA, ile dobrze pamiętam. Dr Wong uczy nas, jak wykorzystać mechanizmy kapitałowe do tego, żeby powiększać firmy, wychodzić za granicę, zdobywać finansowanie inne niż dłużne. Co to znaczy mechanizm kapitałowy? Idę sobie do banku i mówię... Poproszę kapitał. Dajcie mnie kapitał, bo mnie się skończył? Nie do końca, bo zakładając, że każda... Znaczy, rozpatrzmy sobie spółkę. I pewna spółka, załóżmy, funkcjonuje już dobrze. Już ma swoich klientów. Działa ileś lat na rynku, ma się dobrze. Właściciel jeździ na wakacje. Tak, jeździ na wakacje nieco dalej niż do Ustki. Nieco dalej niż do Ustki. Porusza się wymarzonym Mercedesem czy czymkolwiek innym. Toyota. I gdzieś w międzyczasie pojawia mu się marzenie o tym, żeby być wielki. I opcji ma kilka. Najczęściej będzie próbował zdobyć pieniądze na rozwój swojego biznesu od sąsiadów, rodziców, babci, emeryturze i tak dalej, a gdy się skończą te pieniądze, to pójdzie do banku i powie, poproszę więcej. To jest jedna z najbardziej popularnych możliwości. Inną możliwością jest po prostu wyciągnięcie ręki do rynku i mówię, drodzy Państwo, ja tu się rozwijam, włóżcie trochę pieniędzy w mój biznes, a będziecie zadowoleni za czas jakiś, gdy on się rozrośnie, aby będziecie czerpać dochody z dywidendy, z wzrostu wartości firmy i tak dalej. Okej. A co jeśli, bo wielokrotnie się stykam z taką sytuacją, ktoś mi mówi, wiesz, tam mechanizm kapitałowy, my w zasadzie nie potrzebujemy, my nowego kapitału nie potrzebujemy. Znaczy prowadzimy, mam tu na myśli konkretny przykład, ale nie mogę go ujawnić. No, prowadzimy z żoną biznes, na czysto to 50 tysięcy miesięcznie, generalnie macie, po co nam jacyś nowi inwestorzy, nie? Po co się dzielić biznesem? Z kilku powodów. Ważna rzecz, oprócz tego, że rzeczywiście można pozyskać kapitał, to druga sprawa, która jest nie mniej istotna, jest pozyskanie know-how. Ludzi, którzy wchodzą do spółki i wnosząc pieniądze, wnoszą też swoje doświadczenie, swój właśnie know-how, wnoszą też swoje struktury kontaktów. Dzięki czemu firma może rozwijać się w różnych miejscach i w bardziej dynamiczny sposób, niż gdybyśmy robili to sami, rozmawiając wciąż z tymi samymi ludźmi, co zawsze. Kończąc rozmowę z Nikodemem, spytałem go właśnie o sukcesję, w cudzysłowie sukcesję poprzez sprzedaż firmy. Czy za pomocą mechanizmu kapitałowego można to sobie ułatwić, nie wiem, zbudować tę cenę? Nie nazwałbym tego do końca sukcesją, tak? Bo rolą mechanizmu kapitałowego jest to, żeby w kolejnych rundach finansowania pozyskać kolejnych inwestorów, zwiększać wartość danego przedsięwzięcia. W jaki sposób zwiększać wartość? Wycena przedsiębiorstwa czy przedsięwzięcia w całości, jeśli je nazwiemy w ten sposób, opiera się na tym, że dana osoba prawna bądź też fizyczna wykupuje kawałek tego przedsięwzięcia za określoną kwotę i w określonym procencie. Dajmy na to, płaci 1 000 000 zł za 10% przedsięwzięcia. W związku z czym, używając skomplikowanego działania pod tytułem proporcje, możemy określić, że proporcjonalnie do tych 10% sprzedanych za 1 000 000, całość warta jest 10-krotnie więcej, czyli 10 milionów. Okay. W ten sposób budujemy wycenę. Każda następna runda finansowania, zgodnie z teoriami lansowanymi przez doktora, powinna być odpowiednio większa, gdyż chcemy, aby nasza spółka rosła, a nie malała. Każdy, kto się interesował rynkiem kapitałowym, pewnie jeszcze nie jest to dla niego temat jakiś tam powalający, w sensie... Nic odkrywczego. Chociaż oczywiście zakładam, że mogą być ludzie, którzy na przykład trzaskają emisję akcji, ale
nie do końca kumają, że w ten sposób się podnosi wycenę biznesu, na przykład w perspektywie całościowej sprzedaży, ale Dr. Wong jeszcze wiele miejsca na swoim seminarium poświęca modelom biznesowym i rzeczom takim stricte biznesowym. Jakie są, nie wiem, twoje trzy, dwa największe odkrycia z tego seminarium, a byłeś już razy kilka. Razy kilka, tak, jako współorganizator również. Dwie najważniejsze rzeczy, które można powiedzieć wyniosłem z nauk doktora, to jest przede wszystkim to, żeby działać jako tak zwany red dot, czyli starać się kierować tą spółką jak najmniej. Czyli tak zorganizować jej działalność, aby można było ustawić się z zewnątrz, patrzeć jak nasze dziecko rośnie, usamodzielnia się i dzięki temu funkcjonuje fantastycznie, a my z kolei możemy zająć się tworzeniem nowego dziecka, jak to w życiu było. A druga z kolei sprawa związana jest z tym, co już wspomniałeś, czyli modelami biznesowymi. A dr Wong jest wielkim fanem i przez to zaraził również mnie myśleniem o modelach biznesowych, aby pogłębiać te modele jak najbardziej. Najczęstsze myślenie, z którym spotykamy się w Polsce, to jest poszerzanie tego modelu biznesowego. Tak? Czyli na przykład mamy salon fryzjerski, on idzie nam dobrze, mamy dodatkową gotówkę, no to w takim razie postawmy jeszcze warzywniak. A jak już to pójdzie dobrze, to w sumie mam jeszcze trochę wolnego placu, to może bym myjnię zrobił, no bo przecież ci ktoś przyjedzie, to może u mnie umyć samochód. No i wygląda na to, że chyba to nie do końca jest dobry model, bo pogłębianie tych modeli skupia się głównie na tym, żeby nie zwiększać wykorzystania naszych zasobów. Mamy jakieś zasoby i dostarczamy tym samym klientom dodatkową wartość, albo na przykład innym klientom, ale wartość gdzieś tam w łańcuchu dostaw, albo w innej części naszej działalności, która no, nie wymaga dodatkowych nakładów. I jakieś przykłady pogłębionego poprawnie modelu biznesowego? A opowiem w takim razie case, który doktor przytacza, ZO. Ile mamy czasu? No, opowiadaj w razie czego cię wygonię ze studia. Czyli zrobimy skrót. Koleżanka doktora Wonga zgłosiła się kiedyś do niego, absolwentka kursu, z prośbą o pomoc, bo dostała ZO w ramach rozliczenia jakiegoś projektu. Okazało się, że jest to element, który nie dość, że nie przynosi dochodu, to jeszcze na dodatek generuje straty, bo te zwierzęta za każdym razem jedzą. No i trzeba je karmić, trzeba po nich sprzątać. I robią pod siebie. Tak, a gości nie ma zbyt wielu. I co można z tym zrobić? Gdy głębiej poszukali, okazało się, że to zoo ma licencję na sprowadzanie zwierząt z zagranicy i sprzedawanie ich na terenie Chin. Okazało się, że jest to dość tratny biznes, gdzie przebitka na jednej żyrawce, lewku czy lampartku jest przynajmniej 20-krotna. W związku z czym te zwierzaki można było sprowadzać i z dużym zarobkiem rozprowadzać po innych ogrodach zoologicznych. Dlaczego mówię rozprowadzać, a nie sprzedawać? No bo okazało się, że można je leasingować, w związku z czym sprzedawca czy też leasingodawca w tym momencie miał z nich regularny przychód. No w pewnym momencie te zwierzątka zdychały, w związku z czym trzeba było coś z nimi zrobić, a jako że leasingodawca ich nie sprzedawał, tylko leasingował, to one nadal były jego własnością, w związku z czym zbierał te truchła z kraju i sprzedawał je dalej. A jak wiemy, w medycynie chińskiej szczątki z martwych zwierząt niekiedy są warte więcej niż nówki sztuki, bo można je przerobić na, no, na wiele różnych elementów wykorzystywanych później. W związku z czym to już były dwa elementy tego modelu biznesowego pogłębione. Import, leasing i medycyna, czyli trzy. Okazało się, że ten obszar, na którym położony był ogród zoologiczny, był też bogaty w przeróżne gleby dosyć żyzne. To pewnie wynikało z tego, że przez lata zwierzątka tam chodziły i na użyźniały tą glebę. W każdym razie wykrojono jego części, zagospodarowano poprzez uprawę roślin do medycyny chińskiej. I ona tak trójpolówka uprawiana raz na rok. Część była wycinana, sprzedawana i zasiewana na nowo. To był kolejny element tego modelu biznesowego. Gdzieś tam w tle pojawiły się jeszcze butik, taki hotel butikowy, bo trzeba wiedzieć, że w Chinach nie można stawiać domów jednorodzinnych, tylko wielorodzinne, więc ci, którzy mają więcej pieniędzy, chcieliby mieć dom jednorodzinny, no w ten sposób omijają lokalne przepisy, że inwestują w hotel i bardzo często wynajmują dziwnym trafem tę część, która w jakiś sposób im się spodobała.
Potem już przyszedł standard, czyli goście, rynek jedzeniowy, McDonald's, KFC i inne tego typu stwory. A na koniec wisienką na torcie było dinozaurarium, czy jakkolwiek byśmy to nazwali, gdzie stworzyli nasi inwestorzy kukły dinozaurów napędzane różnego rodzaju silniczkami z ludźmi w środku. Te dinozaury. Kukła zwierząt. Kukły dinozaurów. No, taki dużo w tym artyzmu. Okej, okay, okej, okay. Ale to... A, jeszcze były bilety. Rozumiem, że to bardziej były roboty, nie kukły. Troszkę tak, ale ten robot w środku i tak miał człowieka. On miał te elementy typu ogon i inne z rzeczy sterowane mechanicznie, natomiast no, samym stworem kierował człowiek. Okej, okay. Ale kierował? No, myślę, że wzorowano się zdanie. Tu mnóstwo na Flintstonach. Okej, okej. I... Efekt, jak rozumiem, był taki, że to samo zoo w tej samej lokalizacji... No, generalnie rzecz biorąc, nie musiało mieć specjalnie wielu gości, żeby zarabiało na siebie. Okej, okej. A gości wpuszczali po i tak największych cenach kraju, bo było dosyć atrakcyjne zoo. Kukły dinozaurów, to zapewniam. Okej. I to, że sprawdzie usuwają te ruchy. Wiesz, mogliby zrobić tak, że kukły dinozaurów jedzą te ruchy zwierząt. No ale, to mogłoby nie spiąć się specjalnie. Wiesz, myślę, że byłoby na pewno widowiskowe. No tak. Ale okej, okay, nie odpływajmy zbytnio w dalekie strony. Rozumiem, że w tym roku jeszcze to rąk polskie odwiedzi, będzie można go posłuchać na żywo. Oczywiście, w dniach 28 do 30 listopada, czyli to czyli już za 9 dni, okej. Okay. Właściwie to tak, w Warszawie. Będzie się kolejna edycja seminarium Miracles of Capital, bo tak to pięknie dr Łąk nazwał. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc, więc jakby ktoś reflektował, to... Bardziej 3 czy bardziej 9? Bardziej 3. Okej. Okay. Gdzie się trzeba zgłosić, co zrobić, żeby tam wstąpić? Najlepiej zajrzeć na miraclesofcapital.pl. Miraclesofcapital.pl. I tam napisać na... podany e-mail, albo bezpośrednio do mnie, może być przez Facebooka, telefon, maila, gołębia pocztowego, jakkolwiek. Do tego też kolega. Może być, oczywiście. Dobrze. No dobra, to pogadaliśmy o modelach, pogadaliśmy o mechanizmie kapitałowym. Summa summarum, dla mnie mechanizm kapitałowy najbardziej właśnie robi wrażenie jego użycia jako metody na budowanie wyceny. To jest coś, czego ludzie cię kompletnie nie kumają. A tu jest jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Tak? To jest też temat, który poruszaliśmy podczas Kongresu Patriotyzmu Ekonomicznego niedawno. Gdzie należy uważać na tym pierwszym etapie zwłaszcza, tak? Gdzie mamy małe firmy, które jeśli mają coś ciekawego, to pojawia się często inwestor, który powinien pojawić się na dużo dalszym etapie i on chce za nieduże pieniądze pozyskać dużą część spółki. W związku z czym... Podcinanie skrzydeł to jedna rzecz, natomiast przejmuje większość tej spółki i tak naprawdę potem okazuje się, że oni pracują bardziej na niego i kolejne wyceny może dyktować tak naprawdę inwestor, a nie oni. Gdy on na przykład chce wycofać pieniądze albo zwiększyć liczbę swoich udziałów, to po prostu może je emitować w dowolnej kwocie i oni nie są w stanie temu zaradzić. Okej. Okay. O tych innych rzeczach będzie można pogadać na MOC, Miracles of Capital, pod koniec listopada w Warszawie. Tomko, aha, ostatnie pytanie, Tomek, ale znam odpowiedź na to pytanie, więc nie pytam cię, czy lubisz kawę. Powiedz mi, czy masz ochotę na entropię networkingu, czy entropię networkingu? Może być entropia networkingu. Okej, okay. To ja ci dam dla odmiany entropię networkingu. Uwaga, pojawiła się nazwa już czterokrotnie, więc myślę, że zapamiętaliście. Proszę tak bardzo. Jest, entropia networkingu od kawiarza. Tutaj obrazek skromnego Macieja. A tak, to sprzed lat, w latach młodości jest w innych okularach. Ja dziękuję Tomkowi za rozmowę. Dziękuję. Dzięki również. Tomku. W przerwie zobaczycie sobie czołówkę. Ale nie odchodźcie od kineskopów, bo następny gość będzie bardzo ciekawym gościem. Rekomenduję słuchać uważnie, nawet jeszcze uważniej. Ja też. Albo wiecie co? Nie. W przerwie obejrzyjcie sobie, dlaczego, ale to dlaczego zakochałem się w tej oto książce. Tomek, ty już przeczytałeś, czy jesteś? 3/4 za mną i Jakoka już stawia Chryslera na nogi. Genialna książka.
tak naprawdę genialny facet, on po prostu spisał to, co robił. Dokładnie. Lia Koka, autobiografia, jak być może wiecie, na stronie jakoka.pl można sobie kupić egzemplarz z moim autografem. Tomek już prawie kończy. Ja już dawno skończyłem, wy dopiero zaczniecie, a w przerwie dowiecie się, i dlaczego w tej książce się zakochałem i dlaczego w tej książce już zakochał się Tomek Ciosek. Ten to lubi trochę dopowiedzieć. Oczywiście. Dzięki, miłego oglądania w przerwie, a my widzimy się za parę minut z kolejnym gościem.